Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz marszałkowie województw nadwiślańskich zawitali do Grudziądza, by uroczyście na Błoniach podpisać nowelizację ustawy Prawo wodne. Porozumienie, które oznacza tyle, że poprzez inicjatywę prezydencką trafi do laski marszałkowskiej nowelizacja m.in. ustawy o prawie wodnym, tak aby było dopuszczalne w warunkach bezpieczeństwa, bez zagrożenia powodziowego oczywiście, dopuszczalny ruch pieszy i rowerowy po koronach wałów przeciwpowodziowych. Zniesienie zakazu poruszania się rowerami po koronach i wzdłuż wałów oznacza powrót do idei budowy wiślanej trasy rowerowej, która liczyć będzie ponad 1000 kilometrów. Inicjatywa już dziś jednogłośnie napawa rowerzystów optymizmem. Myślę, że fajnie, że będzie taka ścieżka, bo ja co prawda nie przemierzam takich długich dystansów, bo ta wiślana trasa rowerowa ma obejmować tutaj tereny nie tylko w Grudziądzu, ale myślę, że fajnie, bo będzie można się przemieścić nawet troszeczkę dalej. To jest nawet dla mnie fajny sposób, żeby na przykład część trasy odbyć przykładowo do Torunia rowerem, a z powrotem wrócić sobie na przykład pociągiem. Także na pewno jest to fajny pomysł, żeby coś takiego powstało i myślę, że tego częściowo tutaj brakuje jeszcze. To jest wspaniały pomysł, ponieważ bez problemów będzie można przejechać sobie całą Polskę wzdłuż Wisły. To jest naprawdę kapitalna rzecz. Przede wszystkim urozmaici to trasy rowerowe i wykorzystując piękne krajobrazu, którym jest teren nadwiślański, to na pewno uprzyjemni trasy wycieczki rowerowe i może zwiększy też aktywność rowerową. Budowa wiślanej trasy rowerowej pociąga za sobą wiele korzyści. Byłby to też ratunek dla naszych wałów. Ja patrzę jakby z takiego punktu też widzenia. Wtedy, kiedy byśmy na wałach zrobili trasy rowerowe, ścieżki rowerowe, wał byłby najlepiej monitorowany. Trzeba by o niego dbać, trzeba by do niego wykaszać, trzeba by robić wszystkie zabiegi, które im tym wałom się należą. Podobne już funkcjonują chociażby wzdłuż Dunaju. No i jest to rzeczywiście wielka atrakcja nie tylko dla krajów, przez które te ścieżki przebiegają, ale dla całej Europy. Polska i Wisła, myślę, jest na tyle atrakcyjna, że zostanie bardzo szybko odkryta na mapie właśnie dróg rowerowych w Europie przez cyklistów, którzy postanowią spędzić po prostu tutaj wakacje. Wiślana trasa rowerowa kojarzyć się ma z bezpieczeństwem rowerzystów, wysokim standardem i jakością infrastruktury oraz ciekawą ofertą turystyczną. Założenia znamy. Teraz pozostaje czekanie na efekty pracy.